tej strony Nikola i witam Was bardzo serdecznie w Drodze do Nicei, czyli naszym cyklu reakcji na piosenki, które będą uczestniczyły w Eurowizji Junior 2023, która odbędzie się w listopadzie właśnie w tym francuskim mieście. Przypadło mi zareagować na utwór, który myślę będzie się cieszył największym zainteresowaniem wśród polskich fanów, bowiem chodzi o piosenkę właśnie z naszego kraju, ponieważ dzisiaj odbył się finał Szansy na sukces, który wygrała Maja Krzyżewska. Jestem bardzo ciekawa tej propozycji, bowiem po raz pierwszy w Szansie na sukces superfinaliści śpiewali ten sam utwór. Widzowie uznali, że wolą wersję Mai. Jestem bardzo ciekawa, tak jak już powiedziałam, tego utworu. Niestety nie udało mi się opędzić od spoilerów i wiem już, że to będzie ballada, ale nic więcej na temat tej piosenki nie wiem. Wiem jedynie, że ma ona tytuł I Just Need a Friend. Musiałam sobie odpowiedzieć, żeby nie pomylić na pewno tytuł. No i co, nie przedłużając, posłuchajmy, co tam nasza Polska zaprezentuje we Francji. No dobra. O, takie country style trochę. No i teraz zwolniło. Small Town Girl, o, czyżby inspiracja Duncanem w tekście? Czy wysłuchasz mnie, poukładasz każdy mój dzień? Właśnie ktoś jak ty będzie obok, będzie obok. I just need a friend. Okej. O, znowu To The Moon, drugi rok z rzędu. To ma być chyba taki element chwytliwości. Dobra, zobaczymy, jak to się będzie budowało. Ale jestem generalnie zaskoczona tego typem piosenki, tego typu piosenką. Coś innego w końcu od nas, okej, to na plus akurat. Ale do niej bardziej pasuje ballada, myślę. Ona w uptempo chyba nie do końca by mi pasowała. Do Mai właśnie ballada jest lepsza. Dobra. Jakaś końcówka, może walnie coś bardziej. Okej, o, właśnie. Właśnie, dobrze, że się może wykazać tu wokalnie, bo w balladzie to myślę jest ważne. O, ładnie, ładnie. No wokal tu będzie kluczowy, jak to w balladę. Okej, jestem już po przesłuchaniu. Zarówno wersji Mai, jak i Leona teraz pomiędzy nagrywaniem reakcji na żywo na wersji Mai, bo oczywiście nie chciałam wcześniej znać wersji Leona, bo wiedziałam, że to jest ta sama piosenka. Więc teraz w międzyczasie sobie posłuchałam wersji Leona i kawałek tej wspólnej wersji po wygranej Mai. Uważam, że ta piosenka dla solisty to jest troszeczkę niewykorzystany potencjał. To by naprawdę wyglądało fajnie w duecie, bo to piosenka o przyjaźni, więc akurat tak w sam raz. Na pewno kluczowy tu będzie wokal. Jeżeli Maja dobrze to zaśpiewa w listopadzie, to jest szansa, że jury może troszeczkę punktem sypnie, bo oni na juniorze lubią sypnąć punktem
balladki. Jednakże nie wróżę nam tutaj sukcesów na miarę Vicky Gabor, Roxany Węgiel czy Sary James. Myślę, że no każdy słyszy, że to jednak nie jest piosenka na wygraną Eurowizji Junior. Ciężko mi jest teraz ocenić, na które to jest miejsce piosenka, bo mamy, no praktycznie nie mamy piosenek, bo mamy fragment Niemiec, które przejdą revamp, mamy Albanię, no jeszcze w średniej jakości występ na żywo, która też pewnie przejdzie revamp, jedynie Holandię znamy prawdopodobnie w finalnej wersji. Nasza propozycja, no też na pewno przejdzie jakiś revamp, chociażby usłyszymy wersję studyjną, która może zupełnie się różnić, bo wiemy jak to było rok temu przy Laurze Bączkiewicz, bo To The Moon z szansy na sukces, a To The Moon z wersji studyjnej to jak dwie różne piosenki, dlatego czekam na wersję studyjną. I wtedy ocenimy. I ocenimy też oczywiście, jak będzie większa część stawki. Myślę, że juniora w tym roku nie wygramy, ale to oczywiście nie jest najważniejsze. Najważniejsze myślę będzie to, żeby Maja po prostu wykorzystała to doświadczenie, żeby cieszyła się tym. Teraz na pewno czeka ją ciężka praca, bo to, nad czym myślę, ona też powinna popracować, to jest taka samoprezencja, praca z kamerą. To jest ważne w przypadku show telewizyjnego i w przypadku właśnie Laury. Była ogromna różnica przez te 2 miesiące między szansą a sukces a Eurowizją Junior, więc myślę, że Maja też na pewno ten postęp zrobi i godnie nas będzie po prostu reprezentować. Przede wszystkim właśnie mam nadzieję, że ona po prostu będzie się tym cieszyć, że nie spotka ją żaden hejt, bo to jest konkurs dla dzieci. Po prostu niech się cieszy tą chwilą, niech się cieszy swoim utworem. Szkoda, że nie postawiono na duet, bo jako fani troszeczkę spekulowaliśmy na ten temat, kiedy aż 5 finalistów znalazła się właśnie w tegorocznej szansie na sukces. Ale no jednak nie. Leonowi też zależą się ogromne gratulacje. Uważam, że naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Więc szkoda troszeczkę. Ja bym właśnie postawiła może tutaj na duet w przypadku takiej piosenki. Ale mamy Maję i oczywiście trzymamy za nią mocno kciuki. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. I zapraszamy Was na nasze social media, Instagrama, Facebooka, na naszego TikToka, Discorda oraz Patronite'a, którego niedawno założyliśmy. I będziemy ogromnie wdzięczni, jeżeli troszeczkę nas wspomożecie, bo tak jak już było powiedziane, Kuba z Piotrkiem będą w Nicei i będą Wam relacjonować to, co się na miejscu dzieje. A niestety jest to troszeczkę kosztowny wyjazd. Więc będziemy Wam oczywiście za to ogromnie wdzięczni. I co, zapraszam Was na kolejne reakcje, które będą coraz częściej, no bo ten sezon juniorowy nam się już trochę zaczął rozkręcać. Do zobaczenia, hej!